Odkrywają nam się kolejne puzzle po upadku FTX, czy FTX maczał swoje paluszki w upadku Celsjusza. Użytkownicy tracą zaufanie do giełd centralizowanych, wypłacają swoje środki i pytają o rezerwy. Czy Binance będzie miał problemy? Moje akcje pod mistrzostwa świata, moje ostatnie ruchu, ruchy na rynku kryptowalut. Lecimy z naszymi tematami. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Zaczynamy. Słuchajcie, nowy tydzień. Mamy poniedziałek 21 listopada, a my oczywiście bardzo mocno i szybko idziemy przez najważniejsze wydarzenia na rynku kryptowalut. Uwielbiam poniedziałek. Dla mnie rozpoczęcie każdego nowego tygodnia to jest taki reset, to znaczy w każdym tygodniu staram się wycisnąć z rynku maksymalnie coś dla siebie i tak naprawdę w poniedziałek zaczyna się mój tydzień, gdzie zeruję sobie pewne rzeczy i zaczynam bardzo mocno obserwować to, co się dzieje. Dzisiaj porozmawiamy również o moim pasywnym portfelu, także myślę, że będzie mega ciekawie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, również jesteście, jeżeli jesteście na kanale nowi, jeżeli ten materiał był bardzo, bardzo interesujący i uważacie, że jest to jakaś wartość standardowe, łapa w górę i komentarz. No i oczywiście przypominam, ja nie jestem doradcą finansowym, niestety nie jestem doradcą finansowym, wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada Inwestycyjna jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Zaczynamy, słuchajcie, poniedziałeczek od szybkich ogłoszeń parafialnych, a więc przede wszystkim dzisiaj dajemy informację, że w ten czwartek nie będzie live'u. no dlatego, że jedziemy do Berlina na Next Block Expo. Oczywiście na naszym Instagramie, na naszych socialach będziecie mieli relacje z tego eventu. Nagramy oczywiście ważne wywiady, porozmawiamy z projektami, także. Tak jak po każdym weekendzie dostaniecie od nas tutaj oczywiście wszystkie niezbędne informacje. Informacja numer dwa, która również słuchajcie jest bardzo ważna. Dzisiaj mamy y, o godzinie 19 na moim Twitterze kolejnego Space'a. Tym razem gościmy projekt AdShares, projekt, który dość mocno idzie do przodu. Przede wszystkim ma gotowy projekt, produkt, który w mojej prywatnej opinii jednak wpisuje się w te trendy, które mogą do nas przyjść w przyszłej hoście. Także o 19.00 zapraszam wszystkich na mojego Twittera można zabrać głos, poprosić o głos, można napisać pytanie w komentarzu. Pamiętajcie te spacey są po to, żebyście mogli zabawać projektom swoje pytania i taka jest słuchajcie ich rola. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Oczywiście wiele osób y, gdzieś tam pyta mnie o Mistrzostwa Świata w Katarze, i dostałem od Was bardzo dużo informacji, dlaczego nie bojkotuję tych Mistrzostw, dlaczego moje podejście jest takie, że y, gdzieś tam jeżdżę na mecze, lubię mecze. Przecież FIFA to jest organizacja niezdrowa, zbudowana na niezdrowych wartościach, i ja tutaj oczywiście z tym wszystkim się zgadzam. Natomiast samych Mistrzostw Świata nie zbojkotowałem. Dla mnie każdy mecz naszej narodowej reprezentacji, każdy mecz kadry to jest duże święto. Jestem kibicem, jeżdżę na mecze. Natomiast nie będę omawiał tego, bo wiem, że to niewiele osób interesuje z rynku krypto. Ale jeżeli ktoś chce poznać moje zdanie, mam bardzo podobne zdanie jak Krzysztof Stanowski z kanału sportowego. Co ciekawe, dość rzadko się z nim zgadzam i raczej nie dzielę z nim wspólnej opinii na większość tematów. Natomiast tutaj myślę, że bardzo fajnie odpowiedział, yy, dlaczego również on nie bojkotuje tych Mistrzostw Świata. I rzeczywiście to zdanie jest spójne, a więc te wszystkie osoby, które do mnie pisały w tej sprawie, zapraszam na kanał sportowy. Można sobie obejrzeć ten krótki materiał. I oczywiście, tu jest tylko wyrywek. Pełny link macie na YouTubie kanału sportowego. Warto się nad tym pochylić. Lecimy sobie na rynek, jesteśmy na CoinGecko. Mamy, słuchajcie, spadeczki. Dzisiaj znowu jest czerwono. Dla jednych jest to kolejny dwuś, gwóźdź do trumny, dla innych są to okazje zakupowe. Zaraz powiem, jaka jest moja strategia i przejdziemy do mojego portfela pasywnego kryptowalut. Bitcoin 16100, Ethereum 1126. No, natomiast słuchajcie. Nie ma co ukrywać, z większości pozycji leje się krew. Bardzo mocno gdzieś tam zostało Chili's, znowu jesteśmy na poziomie 0,19. Tak jak wiecie, ja swoje pozycje na Chili's rozegrałem, wykręciłem kilka kółeczek. Zresztą pisałem Wam na Twitterze o kilku moich zagraniach, kiedy kupowałem, sprzedawałem tym dodatkowym koszykiem Chili'sa. Algorand również na spadku, a więc tak jak widzicie, te projekty, które grają pod mistrzostwa świata są na spadku. Jeżeli dodamy do tego jeszcze kryptokom, mamy tutaj tą naszą sportową trójcę. Natomiast oczywiście ja czyli za sobie tutaj rozegrałem. Jeżeli chodzi o moje pasywki, tak jak wiecie, jakiś czas temu udało mi się w końcu uzbierać tego bitcoina, jednego bitcoina, gdzieś tam pasywnie i obecnie robię zakupy na Ethereum. No i słuchajcie, wczoraj były pewne informacje dla Ethera, Zaraz sobie o tym porozmawiamy, także ja nie czekałem. Do poniedziałku, wczoraj zakupiłem Etera, i to jest moja nowa y, transakcja w portfelu. A więc wczoraj za 1171 dolarów zakupiłem 1,3 ETH i teraz zaczynam robić tutaj to samo co robiłem na Bitcoinie, a więc zaczynam uśredniać moje Ethereum kupowane za pasywki. Jeżeli chodzi o mój portfel główny, obecnie 60% tego portfela jest w stablecoinach, to są moje stablecoiny właśnie z hossy. Natomiast ruszam te stablecoiny bardzo, bardzo niechętnie. To znaczy staram się kupować teraz kryptowaluty w tej chwili obecnie Ethereum raczej za to, co ugram z rynku, co wyciągnę z rynku. Ostatnio udało się zarobić bardzo dobrze na Bitmexie, udało bardzo dobrze zarobić się na Maticu, udało zarobić się na Chilizie i to jest kwota, którą będę systematycznie wpuszczał sobie tutaj właśnie w Ethera. A więc staram się każdy tydzień rozegrać tak, żeby mieć jakieś profity z rynku. Oczywiście nie jest to teraz proste, ale im dłużej, tak mi się wydaje, wytrzymam z tymi moimi stable'ami, to tym lepiej. A być może chciałbym optymalnie, żeby... Przez naprawdę długi czas tego głównego portfela mojego nie ruszać. Jeżeli chodzi o moje zakupy, co poniedziałek będę kupował Etera, chyba że wydarzy się coś takiego jak wczoraj. Tak jak wiecie, wczoraj dostaliśmy tak naprawdę informacje o tym, że haker, który ukradł tak naprawdę Ethereum z FTX-a, zaczyna je spuszczać i zaczyna słuchajcie, wymieniać je na bitcoina. Zaczyna ich konwertować na bitcoiny. Oczywiście poczytacie sobie więcej na FTX-ie. Spadek nie był jakiś tam super duży. Coraz więcej domysłów jest, kto to jest. Niektórzy mówią, że to rząd Bahamów. Także tak naprawdę tego nie wiemy. Natomiast ja liczę, słuchajcie na to, że... Rozpocznie się teraz taki cykl spadku na samym Eterze, i mam nadzieję, że uda mi się złapać te poziomy, których niestety nie złapałem podczas tego pierwszego spadku, kiedy Eter spadł do poziomu 800, 900 dolarów. Czy tak będzie, nie wiem, ale gdzieś tam ten okolic, te okolice 1000 naprawdę są dla mnie interesujące i teraz przystępuję do tej swojej ofensywy, jeżeli chodzi o Ethereum, i zamierzam skupować właśnie Ethera. Oczywiście, cały ten fut, który mamy po FTX-ie, dotyczy czy również Ethera, również tutaj te wyprowadzenie tych środków i spuszczanie ich y, będzie gdzieś tam bardzo mocno y, oddziaływało na rynek, natomiast trzeba sobie odpowiedzieć jeszcze na jedno proste pytanie czy rzeczywiście sytuacja, która miała miejsce na FTX upadek giełdy FTX y, upadek gdzieś tam y, szybki, mocny, dość brutalny kradzież tych y, Etherów czy to rzeczywiście zabije Bitcoin i Ethereum w mojej perspektywie absolutnie nie Myślę, że rzeczywiście można odnieść to do tego, co mieliśmy w historii. Oczywiście historia naszą nauczycielką. Ja lubię dawać cytaty gdzieś tam z tego, co przeżyłem na rynku kryptowalut. W momencie, kiedy Padał MTGOX, oczywiście ja wtedy nie byłem jeszcze na rynku, ale tą sprawą się interesuje. Jest to ważna sprawa dla nas, dlatego że, tak jak wiecie, wiele bitcoinów jest tam do, gdzieś tam do odblokowania. Natomiast trzeba zawsze wszystko przeskalować. No i teraz, w momencie, kiedy padał MT Gox musimy mieć świadomość tego, że ten upadek MTGOX-a był bardzo bolesny dla rynku kryptowalut, ale dlatego że oni mieli wtedy większość rynku i trzeba o tym mówić. Dzisiaj, sam upadek FTX-a, moim zdaniem, oczywiście, jeżeli dodamy do tego. Sytuację gospodarczą, rynkową, to co się dzieje w Stanach, te wszystkie rzeczy związane gdzieś tam z sytuacją geopolityczną, to jest duży cios dla rynku kryptowalut, ale nie jest to taki cios jak wtedy gdzieś tam zrobił MTGOX. No i teraz mamy prawo domniemywać, że jeżeli rynek uporał się wtedy z tym problemem i postawił się na nogi. Mamy nowe technologie, mamy nowe projekty, poszło nowe otwarcie, nowe ATH na Bitcoinie, to uważam, że teraz, mimo wszystko, że jest ciężko, tak jak powiedziałem, dla mnie y, gdzieś tam najtrudniejszy moment, odkąd jestem na rynku kryptowalut, bo nie widziałem, żeby tyle rzeczy naraz y, gdzieś tam w tak krótkim czasie się wywróciło, ale uważam, że rynek kryptowalut jest w stanie spokojnie sobie z tym poradzić. Jak będzie, oczywiście, zobaczymy. Natomiast. Transparentnie Was informuję, rozpoczynam skupowanie etera, i teraz to jest jak najbardziej mój taki cel główny, także oczywiście te portfolio możecie sobie yy, śledzić. Jeżeli chodzi, słuchajcie o całe portfolio. Obecnie 21 tysięcy zainwestowane. Jeżeli chodzi o minus, minus 23% jesteśmy, czyli minus ponad 6 tysięcy dolarów. Większość oczywiście to jest Bitcoin i Ethereum. Natomiast jest kilka innych pozycji, ale to są pozycje, bierzcie po pod uwagę, które tak naprawdę pozyskałem za darmo z różnych akcji, a więc tak naprawdę jestem tutaj na minusie. W momencie, kiedy, bym, w momencie, kiedy to pozyskuję, keszował to do stablecoinów, ale ja to często zostawiałem w tych pozycjach. Tak to wygląda u mnie na bieżąco. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Chciałbym dzisiaj też porozmawiać trochę o realizacji zysków podczas Bessy. Ja wiem, że mówię o tym często, powtarzam to jak Pacierz, ale będę o tym mówił do tego czasu, aż wiele osób to zrozumie i mam nadzieję, że kiedyś za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata będziesz jedną z osób, która podejdzie do mnie na jakimś krypto evencie, czy na jakimś spotkaniu przy myślance i powie, tak Maciek, Zrobiłem to, zrealizowałem swoje zyski, mówiłeś o tym, zrobiłem to być może w kolejnym cyklu, ale za to Ci bardzo dziękuję. I tak naprawdę robię to właśnie dla tych osób. No i teraz słuchajcie, tak jak pamiętacie, ostatnio rozgrywałem Poligon. Nie było to łatwe i chcę Wam teraz pokazać, że tak naprawdę trzymanie się swojego planu, kontrolowanie swoich emocji powoduje to, że możemy tutaj podejmować lepsze decyzje. Lepsze, nie najlepsze, słuchajcie, ale możemy podejmować decyzje optymalne dla naszego portfela. Tak jak wiecie, odkupiłem Matica wczoraj już całego po 0,83 dolara, wcześniej był to Matic sprzedany po 0,93 i miałem tutaj profit 10%. Centów na jednej sztuce, i taki profit sobie założyłem. I teraz, dlaczego o tym napisałem na Twitterze i dlaczego o tym mówię? To nie o to chodzi, żeby się chwalić, dlatego, że tak jak wiecie, dobry inwestor ma również bardzo dużo porażek, i porażka na rynku kryptowalut zawsze będzie nieodzownym. Gdzieś tam nie da się tego odłączyć. Jest to element, który zawsze idzie w parze z sukcesem, i wiele pozycji nie wypaliło, ale dla mnie to było ważne rozegranie w tym miejscu, w którym jest rynek. No i teraz słuchajcie. Jeżeli chodzi o mnie, to pamiętacie, że po mojej sprzedaży tutaj za te 0,93 albo 6, już nie pamiętam, wszystko jest w Twicie. Sam Matik poszedł na 1,28, i to był czas, kiedy dla Matika pojawiły się bardzo mocne informacje. Były to oczywiście informacje związane z gigantami, takimi jak Facebook, takimi jak Instagram, takimi jak Nike. I wtedy wiele osób komentowało oczywiście moje wpisy. Maciek, to był trochę zły moment na wyjście. Dużo dobrych informacji, najprawdopodobniej nie uda ci się wrócić do tej pozycji. Oczywiście, ja trzymałem się swojego planu, bo to, co najgorsze możesz zrobić, to nie trzymać się tego planu. I teraz, gdyby taka sytuacja miała miejsce 2-3 lata temu, kiedy nie miałem doświadczenia, to pewnie. Wiele tych komentarzy, wiele tego FOMO, które pojawiło się w tym trudnym czasie, naprawdę trudnym czasie na rynku kryptowalut, wokół matika spowodowałoby, że odkupiłbym go po prostu drożej, odkupiłbym go drożej i odkupiłbym go ze stratą. Natomiast twarde trzymanie się planu spowodowało, że mam dzisiaj tą samą ilość matików, odkupiłem co do jednej sztuki i mam bardzo mocną ilość stablecoinów zabezpieczoną. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, to staram się Wam przekazać w większości moich filmów, że musisz mieć swój plan, zostaw tych wszystkich doradców z boku, jeżeli będziesz miał swój plan na każdą pozycję i będziesz go się trzymał, to możesz na tym rynku zrobić dobre wyniki, natomiast musi to wszystko iść oczywiście z kontrolą emocji, to musi wszystko iść z doświadczeniem. No i teraz... Wiele osób mi tu pisało pod tym tweetem, że mogłem trochę poczekać, że rzeczywiście yy, tak naprawdę odkupiłem to za szybko. Czyli zobaczcie, jak to dokładnie działa. W momencie, kiedy sprzedałem Matika, w momencie, kiedy sprzedałem, słuchajcie, Matika, większość pisała, że nie odkupię. W momencie, kiedy ja go odkupiłem, większość ludzi pisze mi, że go odkupiłem. Za szybko. What the fuck! What the fuck, bo tu nie da się inaczej powiedzieć. To jest mój plan i to jest moje rozegranie pozycji. I teraz, jeżeli chodzi o mnie, no to tu miałem też chciałbym, żebyście zrozumieli to rozegranie. Poligon ma być silną pozycją na hossę. To ma być pozycja, w którą ja wierzę. Liczę, że w kolejnym cyklu to ekosystem poligon będzie nadawał wiele, wiele, wiele trendów na rynku kryptowalut będzie związany z trendami i będą na poligonie budować się też projekty, które będą w trendzie i sam Matic i poligon w mojej prywatnej opinii może pójść po nowe ATH. I teraz, ja oczywiście miałem jakąś ilość Matica w swoim portfelu, natomiast nie chciałem dokładać nowych pieniędzy z rynku, nie chciałem dokładać nowych pieniędzy z rynku, nie chciałem w chwili obecnej też zwiększać pozycji Matica właśnie Tymi nowymi funduszami Więc uznałem, że FOMO jest tak duże Że cena Matica jest dla mnie odpowiednia Dlatego, że ja kupowałem go średnio po 0,36 Dla mnie 300% prawie zysku W momencie, kiedy rynek jest w czarnej dupie To jest naprawdę dobry wynik I uznałem, że po prostu zrobię tą sprzedaż Po to, żeby pozyskać odpowiednią ilość stablecoinów I teraz zobaczmy tak naprawdę Co mi daje to rozegranie Po pierwsze, jeżeli macie rację I rzeczywiście pójdziemy w prawdziwy kryzys, Bitcoin się stoczy Ether się skoczy i sam poligon poleci na te kwoty, na te wyceny które mi podaliście 0.3, 0.4 no to ja dzięki temu rozegraniu mam stable coiny, żeby tego Matica sobie doładować, nie po tej cenie a po następnej, jeżeli pójdziemy w górę, mam tą samą ilość matika i dalej mogę z tymi środkami robić co chcę, więc to było takie rozegranie w mojej prywatnej opinii dla mnie dla mnie, powtarzam, dla mnie optymalne i tak staram się rozgrywać i identycznie rozegrałem Chiliza. Też wam o tym pisałem ostatnio na Twitterze. Natomiast tego trzeba się nauczyć, i nie jest to proste. I teraz oczywiście mogła być sytuacja, że ten matik by odleciał. Mogła być jakaś sytuacja, ale ja w nią zupełnie nie wierzyłem. Dlatego nie sprzedawałem poziomami, tak jak robię zawsze, tylko sprzedałem 90% pozycji. Dla mnie w tym momencie, w tym momencie, w którym jest rynek, patrząc na to, co się dzieje, ja nie widzę perspektywy do dużych wzrostów. Dlatego zrobiłem sprzedaż na tej pozycji Dlatego, że mój portfel jest zbudowany tak Że żeby kupować inne pozycje Muszę zarabiać na inny Udało się wyciągnąć Trochę y, stablecoinów z Matika, z za z Bitmexa, y, gdzie kupowałem właśnie od razu po listingu za 0,57 i sprzedałem za 1 dolara. I znowu dobra ilość stablecoinów pozwala mi zatrzymać kolejny tydzień i robić zakupy. I teraz wiele osób pyta, skąd brać? Właśnie fundusze ma takie rozegrania. Trzeba się edukować i trzeba czuć pewne rzeczy, ale trzeba to robić zawsze prywatnymi decyzjami. Także uważam, że warto gdzieś tam sięgnąć do tego wpisu i sobie pewne rzeczy poanalizować, ja rozegrałem to w ten sposób, ale tak jak widzicie nigdy nie dogodzę wszystkim, jedni mówili że nie odkupię, a teraz te same osoby piszą, jak można kupować w tej cenie, skoro lecimy tutaj do piekła na matiku, lecimy na 0,3, ja mam swój plan i swojego planu się słuchajcie, trzymam mam nadzieję, że było wartościowo bo to chciałem dzisiaj Wam głównie w tej pobudce przekazać, lecimy sobie dalej oczywiście wczoraj poszła ta informacja o tym, o tym, że te ETH gdzieś tam leci na rynek. Ja nie uważałem, że to spowoduje duży dump, ale ten spabek na eterze wystarczył mi, słuchajcie, żeby zrobić gdzieś tam zakupy, tak? Taki poziom sobie przyjąłem oczywiście, chciałbym kupować taniej, to chyba jest normalne, jestem inwestorem, więc nie widzę tutaj nic, nic dziwnego. Natomiast te ostatnie poziomy 1200 gdzieś tam, no to tutaj taki spadek wystarczył, żebym ja zrobił jak najbardziej swoje zakupy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Moim zdaniem warto, warto to obserwować. I nie tylko ta sytuacja, ale również kilka innych może mieć tutaj wpływ na Etera i na jego spadek, więc ja będę tutaj kupował poziomami i uśredniał dokładnie tak samo jak uśredniałem Bitcoina. Oczywiście rynek jest w strachu, po raz kolejny mamy informacje we wszystkich dużych gazetach, nawet nie związanych z tylko z kryptowalutami, ale gazetach ogólnych, takich jak The Economist, choćby, że Bitcoin umiera. I słuchajcie, ktoś tu wyliczył, że to jest 466 raz. Moim zdaniem, powiem to dość odważnie, Panowie, nie dacie rady, nie dacie rady, nie dacie rady uśmiercić bitcoina i oczywiście pewne sytuacje gospodarcze, pewien kryzys mają wpływ. Mówiłem o tym w moim filmie ostatnim o bitcoinie, do którego odwołuję. Natomiast oczywiście ja jestem inwestorem, który... Stara się kupować strach, staram się kupować strach i staram się sprzedawać emocje. Tak działam na tym rynku od dawien dawna i to staram się przekazywać. I dla mnie ten moment strachu, ten moment strachu, to co teraz jest na rynku kryptowalut, jest to czas spokojnych, ułożonych, przemyślanych zakupów, oraz jest to dla mnie czas zabierania z rynku każdego dolara. Testnety, snety, airdropy, kręcenia kółek te wszystkie rzeczy, których uczyłem się przez te lata, które pozwalają mi zarabiać, mimo że mamy bezce i tego po prostu słuchajcie, staram się bardzo, bardzo mocno trzymać. Natomiast po raz kolejny Bitcoin umarł, także można robić grafiki jak ta śmierć, ścina głowę, widzieliście, te drzwi co się otwierają dla Bitka, a my wracamy za każdym razem jak feniks z popiołu, ale pod ten materiał nagram kolejne moje kryptomyśli, one wlecą w środę albo w czwartek jak będziemy na evencie, a więc postaram się nagrać je jutro z samego rana albo jeszcze dzisiaj, jeżeli czas tutaj pozwoli, gdzie podzielę się z Wami tak naprawdę przemyśleniami jak to było z tym bitcoinem, ile razy go uśmiercali i ile razy dobry inwestor, który ma przemyślaną strategię wychodził z tego obronną ręką. I teraz jeszcze raz wrócę do tego co powtarzam jak pacierz. Mówiłem wam w Hoście, mówiłem wam wtedy, kiedy wszystko rosło, że dobry inwestor jest przygotowany na popiół, na gruz, na krwawienie, na fut. Jest przygotowany, dlatego w Hoście się realizowało zyski. Wiem, że może teraz jesteś na mnie zły. Wiem, że być może to Cię nawet bardzo mocno wkurwia, że gdzieś tam ja mówię o tej realizacji zysków, ile można o tym powtarzać, ale jestem pewien, że jeżeli mnie oglądasz i widzisz wartość w moich materiałach, to po prostu to zapamiętasz i razem będziemy mogli przybić sobie piątkę i powiedzieć: Tak, warto było, bo w kolejnym cyklu nie popełniłem tych samych błędów. Oczywiście nie każdy weźmie wszystko, ale cieszę się, że jesteście ze mną. Lecimy sobie dalej. Oczywiście Stany Zjednoczone po upadku FTX-a zaczynają się bardzo mocno przyglądać, dlatego że mieliśmy tu powiązania. Z... Puzzle mieliśmy, ale też powiązania z polityką. Jeden z senatorów w USA domaga się odpowiedzi na temat hojnych dotacji, słuchajcie, dla demokratów, które były wysyłane przez byłego już CEO bankmana giełdy FTX 40 milionów dolarów dla Partii Demokratycznej. Będzie to sprawdzane, będzie się to ciągnęło za nami jak smród zagaciami, ale jeszcze raz powtarzam, w mojej prywatnej opinii, te właśnie wydarzenia, które były ostatnio na rynku kryptowalut, umocnią, Technologicznie, umocną technologicznie rynek kryptowalut, i uważam, że docelowo takie lekcje dla całego rynku, bo to nie tylko dla inwestorów indywidualnych, ale dla całego rynku, były, słuchajcie, bardzo, bardzo potrzebne. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, CZ po tej całej klęsce FTX-a zaczął tutaj pokazywać proof of reserve że każda giełda powinna to pokazać no i Binance jest na celowniku po tym jak przy, przenosili słuchajcie swoje środki tutaj oczywiście było to przenoszone gdzieś tam do zimnego portfela TRX, natomiast członkowie społeczności również wątpią w rezerwy mówią, że one są nieadekwatne do tego co rzeczywiście znajduje się w ekosystemie Binance który przypominam jest mega mega duży i mega mega silny. Oczywiście trwa odpływ środków Gdzieś tam z giełd, ludzie wyciągają wnioski, trzymają środki na swoich portfelach. Jeżeli chodzi o mnie, ten mój główny portfel Bitcoin, Ethereum, to jest wszystko, to jest wszystko gdzieś tam na ledgerze. Natomiast, na przykład, Polkę trzymam cały czas na giełdzie, scentralizowanej, więc to jest podzielone, ale o tym już mówiłem, nie będę do tego wracał. Natomiast zobaczymy, bo to nie jest tak, że Binance jest tutaj tym ładniejszym bratem i jest bez skazy. Prawda leży zawsze gdzieś. Po środku. Oczywiście po tym, co się stało, można domniemywać, że rynek czekają ciężkie regulacje, że te upadki Celsjusza, Lumy, FTX-a nie mogą zostać Bez odpowiedzi regulatora I pewnie tak będzie, będą się temu bardzo Bardzo mocno przyglądać Trwają duże rozmowy na temat stablecoinów Na temat USDC Wiele osób mówi, że to USDC Może stać się CBDC, także no Zobaczymy jak to będzie wyglądać Ale regulator nie popuści, więc Tym bardziej będziemy bardzo mocno tutaj patrzeć Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych I przyglądać się nie tylko tym sprawom Ale również tym trwającym Między innymi z XRP, tak także zobaczymy co tu będzie się słuchajcie działo wczoraj słuchajcie Aleks Maszyński podał dalej Amaspace na Twitterze dotyczące Celsjusza no i wyszły tutaj nowe informacje ja byłem już bardzo zmęczony także do połowy tylko y, dosłuchałem natomiast y, Bitboya myślę, że znacie to nieważne czy ktoś go lubi czy nie ile kto płaci mu za filmy to teraz nie ma żadnego znaczenia natomiast on wczoraj podał takiego tweeta że jest osoba, która ma dowody na to że FTX Maczał swoje macki, swoje paluszki w upadku Celsjusza I że to była zaplanowana akcja Na Coindesku był artykuł, obecnie tego artykułu nie ma Co też jest dziwne, bo chciałem Wam go dzisiaj pokazać Natomiast zachęcam Was tutaj do zapoznania się z tym wątkiem W jaki sposób tutaj FTX działał i w jaki sposób wpłynął na to Że właśnie sama cena Celsiusa zaczę zaczęła spadać Zaczęło wywalać zabezpieczenia Puzzle się składają Puzzle się składają, słuchajcie, dzisiaj można powiedzieć, że CEO ftx w porozumieniu z wieloma osobami yy, chciał ugrać duży kawałek tortu dla siebie. Niestety, najpierw on zamiatał projekty razem z Alamedą, pozamiatał Lumę, pozamiatał Celsjusza, a potem został sam pozamiatany. Tak działa ten rynek. Kto się sieje wiatr, ten zbiera burzę. Tak to już jest. Natomiast zachęcam Was do tego wątku, bo tu może wyjść jeszcze dużo ciekawych yy, rzeczy i tutaj yy, gdzieś tam... Yy, ja obserwuję jeszcze Aleksa Maszyńskiego, mimo że zaufanie jest w 100% utracone, ale praktycznie co drugi dzień odbywają się jakieś AMA, gdzie się mówi tak naprawdę o powiązaniach Celsiusza i FTX-a, także temat niezmiernie ciekawy i to jest kolejna rzecz, która wypadła właśnie nam tutaj, słuchajcie z szafy. Lecimy szybko, słuchajcie, do naszych projektów. Jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, no to wczoraj wystartowały Mistrzostwa Świata. Po tym pierwszym nieuznanym golu od razu, słuchajcie, wszyscy są specjalistami w Polsce: wszyscy od piłki nożnej, tak? Od razu każdy. YouTuberzy, krypto-influencerzy ja akurat jestem kibicem, piłką się interesuję, więc nie traktujcie mnie jak tylko człowieka od krypto. Natomiast wiele osób pisało o tym, że rzeczywiście tutaj żadnego spalonego nie było, natomiast rzeczywiście. Było tu wprowadzenie w błąd, dlatego że z tego obrazu telewizyjnego, które dostaliśmy, i potem z tego wycinku śmiesznego, gdzie tyle milionów poszło na ulepszenie waru, nie było tego widać. Natomiast zgodnie z przepisami, ten spalony był tutaj. Możemy rozmawiać tu o jakichś tam aspektach, ale y, gdzieś tam. Był. Natomiast mega, mega, że Ekwador strzelił drugą bramkę i zamknął usta tutaj. Tym wszystkim, którzy mówili, że ten mecz jest skupiony, bo sam przez chwilę się bałem, że może, że może tak być. No ale oczywiście oglądamy kolejne mecze. No i wczoraj CryptoCom steal, crypto Stealing the Game tak do was napisałem. CryptoCom cały czas w grze i rzeczywiście. Jest tu inna sytuacja niż z Algorandem. Tak jak FIFA nie pokazuje tych kart, no to sama FIFA tutaj promuje rzeczywiście ten produkt, który został zrobiony przez Crypto.com, a więc Play Zone. Można sobie tutaj wejść na FIFA, poobstawiać, sobie pograć, są nagrody różnego rodzaju. Także tutaj Crypto.com ten produkt dowiozło. Jak najbardziej ten produkt dowiozło. Natomiast kto liczył na pompkę na samym kro w obliczu tego co się stało, niestety tej pompki nie ma, ale to wiecie dlaczego. Teraz się zastanawiamy, czy rzeczywiście Kros, czy Kryptokom sobie poradzi. Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Nie chciałbym tutaj siać wyroków. Tak jak wiecie, ja zostałem w Kro transparentnie. Wszystkie moje ruchy od dawna były podawane. Cały czas mam y, krypto, y, Krono, Kronosa Kro na stake i nie zamierzam tego sprzedawać. Tak jak mówię, nie sprzedałem tego w hostie. Liczę, że Kryptokom po tych mistrzostwach świata, po tym fudzie wyjdzie mocniejsze i liczę na to, że włodarze tutaj dalej będą dobrze prowadzić zarówno platformę, y, giełdę, jak i aplikacje, jak i DeFi Wallet. I zobaczmy. Zobaczymy, jak to wszystko się, słuchajcie, rozegra. Lecimy sobie dalej, mamy dwie fajne rzeczy na CoinGecko, pierwsza rzecz to oczywiście po upadku FTX a wypłaty z giełd, co oczywiście cieszy dlatego, że nowi użytkownicy uczą się, że przede wszystkim not your keys, not your crypto, jeżeli chcesz, żeby krypto było w 100% bezpieczne, jeżeli umiesz trzymać bezpiecznie krypto, bo to, że masz je u siebie nie znaczy, że trzymasz je bezpiecznie, no to to jest na pewno pozytywna rzecz, no i to co jest pozytywne dla nas jako Polaków, że CoinGecko dał tu też wykres 30 krajów najbardziej Poszkodowanych po upadku, właśnie FTX-a, a więc użytkownicy tych krajów: Korea, Singapur, Japonia, Rosja, Niemcy, Turcja, Tajwan, Indie, Egipt, Brazylia, Włochy to jest ten, ta topka, która straciła najwięcej. Nie ma tutaj Polski, co w tej trudnej sytuacji nas cieszy, ale FTX nie był gdzieś tam mocną pozycją mi się udało, przyfarciło i w tego FTX-a nie wszedłem, ale była to pozycja dla mnie, że kiedy wybierałem ostatnio, kto mnie ogląda to wie, 6 tokenów giełdowych, które zamierzam zbierać na kolejną hossę FTX tam był i wtedy był na tyle silną giełdą, tak mi się wydawało oczywiście, bo dzisiaj FTX, FTX jest bankrutem że miałem tutaj oczywiście ładować FTX-a, no ale na szczęście do tego nie doszło, bo popłynąłbym tak jak tutaj Koreańczycy powiedzmy tak, lecimy sobie słuchajcie dalej oczywiście pytaliście mnie gdzie gram pod Mistrzostwa Świata, jakie akcje robię przede wszystkim ruszył typer kryptoekipy robiony razem z Chilis i Socjos także dogrywamy jeszcze tu Wam nagrody ale nagrody będą, nie bójcie się nie bójcie się, załatwimy zawsze, załatwiamy Wam dobre nagrody, także ktoś chce potypować, strona kryptoekipa.com i nagrody oczywiście od Chilis i Socjos tutaj dla Was będą także warto to robić, jeżeli chodzi o mnie to oprócz akcji kryptoekipy biorę udział na Binance a więc tutaj też niestety pierwszego wyniku nie trafiłem, bo dałem 1-1 dzisiaj obstawiłem te wszystkie dzisiejsze mecze także y, klejmujecie paszport i można sobie tutaj y, obstawiać pokazywałem Wam tą akcję ostatnio, y, jeżeli chodzi o jeszcze jedna rzecz, na aplikacji Socios też jest typer, typowanie też są nagrody, więc to jest te kolejne miejsce, chciałem Wam zebrać wszystko w jednym filmie, y, Probit puścił również swoją akcję robioną, także jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić na probicie, wypełniamy formy, typujemy mecze i również są nagrody do wygrania, ale tak naprawdę słuchajcie, każda większa giełda ma swoje rzeczy związane z mistrzostwami świata jest to tak duża impreza, że gdzieś tam każdy może znaleźć to dla siebie, ja Wam pokazuję tylko to czym ja się zajmuję. No i ostatnio nasze polskie Zetli ogłosiło również na naszej na swoich social mediach i na naszej grupie. Ca wszystko jest pięknie rozpisane na medium, również Mamy formę do wypełnienia, zdobywamy punkty za wskazanie. Słuchajcie, drużyn, które zajmą oczywiście pierwsze i drugie miejsce w grupie, w zależności jak to wskażemy. Tyle mamy punktów, każda grupa rozpisana, słuchajcie, oddzielnie i sobie można potypować i się po prostu pobawić. Na koniec ekosystem Aptos, który się całkiem nieźle rozwija. Ja się bardzo mocno przyglądam, tak jak mówię, nie chcę teraz za bardzo wrzucać środków. Jedynie co bym chciał, to rzeczywiście tutaj. Z tej rubryczki, z tych launchpadów złapać z jeden, dwa projekty, na którym będą budować się projekty na Aptosie, i mam nadzieję, że coś tu uda mi się fajnego zrobić. Przyglądam się tu dwóch, dwóm projektom, także zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądać. No i oczywiście standardowo robię akcję na walletach po to, żeby załapać się na dropa. Jak będzie, zobaczymy. Mamy fajnego Twita. Kto nie śledzi, to polegam. ICO Analyst. Mamy tutaj nowe projekty, startupy, w które gdzieś tam giganci inwestują, więc warto tu się przyjrzeć. Jest PayPal, jest Goldman Sachs, wiem, można lubić albo nie lubić, Polygon, Circle, także można sobie poszukać. Solana Ventures, jak widzicie, jeszcze istnieje, a więc jest tu kilka projektów, kilka startupów, gdzie trzeba usiąść i zrobić analizę. Warto w ogóle śledzić ten profil, także Zapraszam Was serdecznie do śledzenia, bo tutaj dla siebie można znaleźć parę fajnych smaczków. I tak naprawdę pamiętajcie o tym, że wszyscy jesteśmy na tym rynku już weteranami, po czym co się stało i każdy z Was może nauczyć się wyszukiwać za pomocą Twittera tego typu informacje. Ja po powrocie z Berlina będę robił tutaj swoją analizę. Na koniec zapraszam do Kryptokowsa, do Krzysztofa, tutaj oczywiście. Y Standardowe wydarzenia dnia do poczytania. Dzięki za uwagę, bądźcie z nami. Dzisiaj 19. Space z archersami. Zapraszam wszystkich serdecznie. Hej, ekipa.